Jak widzicie, w końcu moja skromna osoba pozwoliła sobie na powrót. Tak, 31 sierpnia, idealny czas, aby tu powrócić. Jak widzicie, przychodzę dzisiaj z wielkimi zmianami. Tak, wiele się zmieniło. O, mam nowe kontakty. Tutaj zmiany będą. Tak więc tak, wiele się zmieniło. Na przykład moje nowe biurko za 50 zł. To jest jak nie zmieniać biurka. Czyli ty nie chcesz zmieniać biurka, ale mama ci mówi zmień, bo ci nie pasuje do... Bo generalnie historia jest taka, że cyk, elegancko, nowe, dobre łóżko w końcu, bo miałem takie już takie skrzypiące strasznie, jakiś badziew. No i sobie zmieniłem. Ja miałem zawsze takie biurko, takie jakby dwuczęściowe, że tu jest biurko i szafa, i tu jest bardziej szafa i tego. I co się okazało? Łóżko było o 2 centymetry za długie. Tak, 2 centymetry, więc musiałem całkowicie przemeblować pokój, bo było za długie o 2 centymetry. Głównie dlaczego? Nie widać za bardzo, ale tu jest takie, o, tu widać już, coś takiego jest. To mi się nie spodobało. Chociaż, no, w sumie bez znaczenia, bo to, tamto, no. A głównie przez to, jak widziałem. Bo jednak z przodu mogę takie coś sobie podnieść, ten, mam taki podnośnik z przodu, taki wiecie. Tu mogę dłuższy i tam jest taki mniejszy fragment do podniesienia. Mi się podoba, wygodnie się śpi. Ładnie teraz w ogóle, o! Kiedyś miałem, jak pamiętacie, może tutaj miałem takie coś, tą ściankę i tu. Teraz mam tak, mogę tak sobie odwrócić. O Boże! Naruszyłem wymiary. A mogę sobie odwrócić, położyć się tu, cyk, padzik, lecimy. I byłoby fajnie. I wszystko byłoby fajnie z tym biurkiem, gdyby nie to, że jeżeli nie przystawię go do ściany, to strasznie się gibie. Teraz jest ok, bo przystawiłem do ściany, jest ok. Jest fajnie, ale gdyby tak miało stać, nie wiem, tak nie przy ścianie, to byłoby to okropne, strasznie by się gibało. Nie wiem, czy widać, ale... O, widać. Tam łączenie jest chyba nieprzyspawane trochę. Ale 50 zł, no kto by się czepiał? Chociaż problem jest taki, że... No, miałem kupić inne biurko, potem mama mówi... Ej, ale to jest dokładnie takie same za 50 zł. No i wziąłem to. Się okazało, że to nie jest takie same, bo tamto było podobne kolorystycznie. Miało też coś takiego, co jest dla mnie przydatne. Może kiedyś będę miał drugi monitor tam. Tu są mangi, portfelik. Klasyka polskiej muzykanti. PS2, bez kabli od znajomego. Historii tego gniazdka nie poznacie dzisiaj, ale to jest cudowna historia i chyba będę musiał przerzucić się na coś innego do przesyłania obrazu, żeby nie było taki badziewny. Bo mi się nie chce nagrać, wiecie, nagrać na telefonie, potem przesyłam na komputer, ścieżkę dźwiękową z tego daję. Nie chce mi się. Więc tak. Jaki jest największy problem tego biurka? Na razie nie powiem, ale tu jest komputer. Jest za ciemno. Bo ja nie mogę tu nic pokazać w sumie. Więc zrobię to, co miałem. Patrzcie, tu niby wszystko ok. Jest klawiatura, ale tego nie wysunę. Czemu nie mogę tego wysunąć? Tak, patrzcie, jeść trochę w prawo i... No i wiecie, to właśnie muszę powiedzieć o tym problemie pewnym. To jest mały problem do tego biurka, tak samo jak to, że kamera trochę taka jest niezbyt. Więc tak, idźcie sobie tutaj, powoli. Obraz jest teraz gorszy, bo jest ciemno. I to jest jeszcze klawiatura. Może nie zauważyliście. Ma RGB.
mechanik na Kalajajaj Redy chyba. Idziecie dalej, myślicie, jak tu patrzycie, to nie widać tego do końca, ale myślicie, że normalnie jest. Ale coś wam się tak w oczy rzuca, że to chyba nie do końca. No co to jest? Co tu jest? Tak? Czemu tu jest tak? Czemu? Co to jest? Czy to jest taśma? Tak! To było zbyt małe. Więc po prostu wziąłem z kuchni, zajmowałem. Na początku gorącym klejem, ale to odpadało. Dwa razy odpadło, więc biorę taśmę, kleję wzdłuż tego i jest na myszkę. No. To jest długie, niewiele dłuższe od klawiatury. No. Cudo.